Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację jednego z największych w Polsce programów nauki pływania dla dzieci klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Zajęcia odbywać się będą w Akwazdroju. Program nauki pływania w Wałbrzychu obejmie ponad 1700 uczniów. Zajęcia odbywać się będą przez cały rok, raz w tygodniu. Młodzieży jest jednak tak dużo, że praktycznie każdego dnia w tygodniu do godziny 15 na basenie będzie obecna grupa uczniów. Lekcje pływania poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Chodzi nam przede wszystkim o budowanie zdrowia i dobrej kondycji u najmłodszych uczniów. To, że to wpływa korzystnie i na układ kostny, układ ruchu, że zapobiegamy w ten sposób skrzywieniu kręgosłupa, że rozwijamy zainteresowanie dzieci w ogóle aktywnością ruchową. Oprócz aspektów zdrowotnych, spółka Akwazdrój i gmina Wałbrzych liczą także na korzyści finansowe wynikające z programu. Dzieci przychodząc na ten basen, no jesteśmy przekonani, że będą zachęcali rodziców, dziadków, żeby przyszli z nimi po południu, przyszli w weekend i no to jest też aktywizacja przez to właśnie osób dorosłych, tych osób, które no często no spędzają czas w domu, a nam zależałoby, żeby spędzali czas w sposób aktywny, w sposób zdrowy właśnie na tym obiekcie, na którym no będą się na pewno bardzo fajnie, dobrze czuli. Pilotażowy program nauki pływania realizowany będzie do końca tego roku szkolnego. Gmina poniesie z tego tytułu koszty rzędu od 1,5 do 2 milionów złotych. Być może w czasie ferii czy wakacji uruchomione będą podobne programy, tak by wypełnić młodzieży czas wolny.